się musiało tak skończyć. Może w tym przypadku o sprawie jest głośniej, dlatego że to aktorka, ale jednak obywatelka zdecydowała się pozwać miasto Warszawa za smog w mieście Warszawa. Tomasz Gołębiowski, radca prawny z nami. Jaka jest szansa, panie mecenasie, żeby taką sprawę wygrać? W polskim sądzie jest moim zdaniem bardzo niewielka. I to z wielu powodów. Przede wszystkim uważam, że taki pozew do polskiego sądu trzeba by skonkretyzować, po prostu go sprecyzować. Czyli pod warunkiem, a gdyby było tak, że ona zachorowała i jest podejrzenie, że z uwagi na smog. Jeżeli zachorowała i miałaby zaświadczenie lekarskie, że była poddana terapii, że poniosła koszty, szczególnie, że poniosła koszty, albo że jest trwały szczerbek na zdrowiu, to oczywiście tak, to jest podstawa do zasądzenia konkretnego odszkodowania albo zadośćuczynienia tak zwanego. Zadośćuczynienie wchodzi w grę w dwóch przypadkach zgodnie z kodeksem cywilnym. Uszczerbku na zdrowiu lub naruszenia dóbr osobistych. Łatwiej jest je wygrać, ponieważ jest to rodzaj zryczałtowanego odszkodowania. Tak jak tutaj, w tym przypadku, że 10 tysięcy. Ustalamy sobie 10 tysięcy. Może jest to kwota symboliczna, może nie, ale to nie jest kwota, która dokładnie odpowiada wysokości poniesionej szkody. Natomiast jeżeli byśmy chcieli całkowite odszkodowanie, to wtedy musimy sprecyzować co do złotówki wysokość tego żądanego odszkodowania i udokumentować, że w takiej wysokości szkoda zaistniała. Każdy sędzia spyta się, proszę mi pokazać szkodę, gdzie jest szkoda? Jasne. Czyli na przykład z uwagi, a taka szkoda, na przykład, będę specjalnie adwokatem diabła. Boję się o swoje zdrowie, oglądam sobie, jakie są poziomy zanieczyszczenia powietrza i nie wychodzę do pracy, więc nie zarabiam pieniędzy jednego dnia, drugiego dnia, no na trzeci trochę się powietrze poprawiło, więc dwa dni jestem poza. Powiedzmy, że zarabiam dziennie 2000, mogę iść i w sądzie żądać tych pieniędzy? Obawiam się, że polski sąd takiej argumentacji by nie uznał, bo to jest pana prywatna decyzja, czy pan wyjdzie do pracy, czy nie. No boję się o swoje zdrowie, a miasto mi nie oczyściło powietrza. Tak, ale to jest za daleko posunięte. Tutaj musi być związek przyczynowy, to następna kategoria prawnicza pomiędzy działaniem pozwanego, tego, który by rządził szkodę, a moją szkodą. No, tutaj sędzia powie, no przepraszam, ale pan czy pani, mogliście wyjść do pracy, tysiące ludzi wychodzą i pieniądze zarabiają. Więc tutaj nie byłoby związku przyczynowego. Jeżeli byśmy traktowali taki pozew, czy tą akcję planowaną, jako rodzaj akcji społecznej, mającej na celu wymuszenie na władzach miasta, państwa, czy władzach samorządowych, żeby skutecznie odczyszczał powietrze, to tak, jeżeli powiedzmy 1000 osób, 10 tysięcy wyniosło takie pozwy i za tym poszła akcja medialna, akcja jakaś na ulicach, czy nawet demonstracje, to byłaby to forma demokratycznego zmuszenia, wymuszenia na władzach określonych działań zapobiegawczych. A bylibyśmy w stanie tutaj zrobić pozew zbiorowy? Nie wiem, umawiają się mieszkańcy Warszawy, tak, że im po prostu pachnie w mieście, robią pozew zbiorowy przeciwko prezydent moim Warszawy zdaniem, i tak, koniec. Byłoby to możliwe. Moim zdaniem byłoby to możliwe, z tym, że czy to by coś zmieniło. Jeżeli mówimy o akcji społecznej, szerokiej, to bardziej skuteczne, wydaje mi się, były cały szereg pojedynczych pozwów. Niech ich będzie 1500, prawda? To robi wrażenie. Opowiedzmy o tym w mediach. 1500, zaprośmy tych ludzi, którzy wnieśli. Jak się te sprawy rozwijają, o co im chodzi. Natomiast jeżeli mówimy o samej konstrukcji prawnej, to mówię, trzeba by taki pozew, moim zdaniem, skonkretyzować. Znaczy skonkretyzować go na przykład podmiotowo, przedmiotowo, jeśli chodzi o wysokość odszkodowania. No dobrze, tutaj ja rozumiem, że to chodzi bardziej o zadośćuczynienie niż odszkodowanie, czyli taka zryczałtowana. Jaka jest różnica między zadośćuczynieniem a odszkodowaniem? No właśnie, odszkodowanie musi dokładnie odpowiadać wysokości poniesionej szkody. Zadośćuczynienie w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub naruszenia dóbr osobistych. Jest uznaniowe, tak? Tak, jest uznaniowe. No to po prostu ja żądam tyle, sąd się z tym zgadza, za 10 tysięcy albo 100 tysięcy. Nawet nie badasz specjalnego związku pomiędzy wysokością szkody a wysokością odszkodowania. Dobrze, tutaj na przykład to mówię przedmiotowo, podmiotowo. Czy na pewno jesteśmy pewni, że to Skarb Państwa i Miasto Stołeczne Warszawa są tutaj legitymowani biernie, czyli powinni występować po stronie... Czy są stroną w sporze? Tak. Czy to jest w ogóle dobry adres pretensji? Bo tego typu pozwy są, sprawy się toczą i w Polsce, i na świecie. Przez te sławne procesy amerykańskie, ktoś palił 30 lat papierosy i zachorował ciężko, pozywa i dostaje wielomilionowe odszkodowanie. U nas, w polskim sądzie, to było zupełnie niemożliwe. Znaczy, i to jest następna kwestia, bo to jest pewna bariera psychologiczna. To, co jest możliwe, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie, co uznaje się, że obywatel ma do tego prawo, w Polsce reakcją
typową, standardową, byłoby to, no proszę pana, no mógł pan nie palić tych papierosów 30 lat po prostu. No, przecież to było pana... Ale pana to z uwagi na klimat, sądowy, tam się sędzia podchodzi do sprawy tak, a tutaj ja tutaj panie tak. Redaktorze, ja nie chcę wchodzić w tego typu porównania, że oni są mądrzejsi, a my nie dorośliśmy do pewnych rzeczy. To nie o to chodzi. Po prostu jest inne podejście psychologiczne. Mm-hmm. Tam, jeżeli w tego typu sprawach są zasądzone odszkodowania. Jest to świetnie opisane w takiej powieści Johna Grishama, Ława przysięgłych. Mm-hmm. Właśnie chodzi o wieloletnie odszkodowanie dla palacza palącego papierosy, że on w ogóle chyba, jego żona dochodzi, bo on chyba zmarł. Fantastyczna historia. Mówię, w polskim by to nie przeszło. To pani mecenasie inaczej zapytam. Jeżeli nie miasto Warszawa i nie prezydent tego miasta, to może dalej, może państwo jako takie, bo wyobrażam sobie, że skoro obywatel Warszawy może pozwać prezydenta swojego miasta, to obywatel ogólnopolski może pozwać swojego premiera za to. Tak, jest to możliwe, tylko że tutaj problem jest taki. W tego typu procesach pozywa się emitentów, czyli tych, którzy zanieczyszczają powietrze. A mógłbym pozwać sąsiada? Jestem w Zakopanem i widzę, jak mój sąsiad wrzuca do węgla, do pieca wszystko, co mogę. Tak. Ale on pali, on zanieczyszcza powietrze. Natomiast obrona miasta, stołecznego Warszawy, bo to ono będzie występować w sądzie, bo Skarb Państwa, bo on jest reprezentantem Skarbu Państwa. Po pierwsze, my zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. Proszę, to jest lista podjętych przez nas działań, lista wydatków, to mecenas miasta powie. I robiliśmy co możliwe, ale więcej nie możemy. Nie mamy takich możliwości. Po drugie... A taki proces z sąsiadem, który ewidentnie paląc co popadnie, zatruwa powietrze w mieście, to jest proces cywilny, karny? To jest proces cywilny. Ale też muszę mu udowodnić, że mam uszczerbek na zdrowiu, czy po prostu mam film nagrany, jak wrzuca całą folię i inne strapiany? W przypadku sąsiada to wchodzi w grę tak zwane prawo sąsiedzkie, czyli było to powództwo negatoryjne o zaniechanie szkodliwych działań i naprawienie poniesionej szkody. Ale to jest inna podstawa prawna. Natomiast poza tym tutaj jeszcze jest kwestia podstawy prawnej, bo w omówieniach tej sprawy, tego pozwu już wniesionego, pojawia się kategoria dóbr osobistych. Wśród dóbr osobistych, w katalogu dóbr osobistych w artykule 23 Kodeksu Cywilnego nie ma prawa do czystego powietrza. Następny argument miasta. Ja to rozumiem, oczywiście. Prawo do czystego powietrza nie jest dobrem osobistym w wizerunku, tajemnicy, korespondencji i tak dalej. Więc... A tu mówimy o aktorce, ona może powiedzieć tak, ale źle się czułam przez to złe powietrze, źle zagrałam. To są szkody. To za mało. Kombinuję po amerykańsku, przepraszam. Proszę, to sędzia by powiedział, proszę pokazać konkretnie udokumentowaną. Jakie konkretne straty pani poniosła przez to. Ale to jest fundamentalne, co pan powiedział. My nie mamy prawa do czystego powietrza. No. Nie, to nie jest wpisane w kodeks cywilny. Owszem, jest ustawa o ochronie przyrody, ale to nie jest traktowane jako prawo osobiste, jako prawo podmiotowe. Natomiast to jeszcze wchodzą w grę zupełnie inny aspekt. No, tak jak mówię, w tego typu procesach one się odbywają i w Polsce, i na świecie, ale pozywa się tego, kto spowodował szkodę. Czyli na przykład tego zakład przemysłowy, który emituje szkodliwe emisje. Albo wylewa jakiś syf do rzeki na przykład. 10 tysięcy kierowców pan nie pozwie za to, że dymią. Chyba, że nie wiem, producenta samochodów, który, w Niemczech było, że złe katalizatory. Tak. To producent Volkswagena czy Mercedesa można pozwać, ale to oni są emitentami. Natomiast władze miasta powiedzą, sorry, przepraszam, my ponieśliśmy, proszę, to jest katalog działań, które ponieśliśmy, pracowaliśmy i więcej się, na dzień dzisiejszy więcej się nie dało zrobić. Poza tym wasza błędnie sformułowała się roszczenie, bo nie ma dobra osobistego polegającego prawie czystego powietrza. Także obrona miasta byłaby bardzo w tym przypadku prosta, wręcz standardowa. I szansa, moim zdaniem, na wygranie takiego procesu byłaby w związku z tym nikła. Szczególnie biorąc pod uwagę tę niechęć polskich sądów do zasądzania o odszkodowań rozumianych zbyt ogólnie, czy w ogóle niechęć do zasądzania odszkodowań. Ale skoro nie prezydent miasta stołecznego Warszawa, to może właśnie ministra środowiska, czy nie? Kto tam, tak myślę sobie, kto może być lepszym adresatem takiego pozwu o zanieczyszczenie? Minister środowiska byłby lepszym adresatem. Tak? Tam już było więcej szans. Nie podjął działań, proszę, można znaleźć w ustawie o ochronie środowiska konkretne przepisy. Tego pan nie wypełnił.
Ale mówię, jeżeli chodzi o zatrucie papierosami, to pozywa się producenta firmy tytoniowe. Jeżeli chodzi o jakieś złe ułożenie gazociągu, pozywa się PGNiG, bo to on układał gazociąg. Czy inna firma, tak. Ale bardzo trudno jest pozwać kogoś, zarzucić mu niedopełnienie. Oczywiście zaniechania miasta stołecznego. Też jeżeli były udowodnione. Że tak, na przykład... jeżeli byłyby udowodnione, to tak. Ale o wiele trudniej jest udowodnić komuś, że zaniechał, nie zrobiliście, a powinniście robić to, to i tamto, niż konkretnie jakiejś firmy, która zatruła powietrze. Także na przykład ja bym się nie podjął prowadzenia takiego procesu, czy szeregu takich procesów. Z tych względów, o których to powiedziałem, aczkolwiek muszę przyznać, że merytorycznie się z tym całkowicie zgadzam. Jestem fanem i Greenpeace'u, i walki o czyste powietrze, i o prawa zwierząt, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że te działania są wręcz konieczne, ale trzeba wypracować inne instrumenty. Chyba, niezależnie od tego, że gdyby to miało być element akcji społecznej i wiele osób poszłoby za tym, media by się przyłączyły i powiedzmy jakieś organizacje społeczne aktywnie by uczestniczyły, to takie działanie z czasem mogłoby przynieść efekty. Ale mówię, Ale efekty w tym sensie, że byłaby jakaś podświadoma presja na sąd też, tak? Że społeczeństwo się domaga jakiejś kary. Z tą presją na sąd to bym uważał, bo generalnie nie przyjmuje się, że nie można wybierać presji na sąd. Ława przysięgłych w Ameryce jest izolowana na czas procesu. Oni nie mogą oglądać telewizji. Z tą presją, presja na władzę, presja na władzę miasta właśnie, presja na władzę państwa, żeby się zajęły problemem czystego powietrza i nie tylko powietrza. Więc mówię, jeżeli taki pozew, czy seria pozwów byłaby częścią szerszej kampanii społecznej, to jak najbardziej to popieram i w perspektywie kilku lat mogłoby to przynieść efekty polegające na poprawie czystości. To jest jakaś nadzieja. Dziękuję pięknie za spotkanie. No ja bardzo Radca dziękuję. Prawny Tomasz Gołębiowski, goście Monet Rano Wiem. W imieniu całego zespołu dziękuję za dziś. Nie żegnamy się jeszcze, bo za moment zaprosimy na kolejne spotkanie z kolejnym programem Monetu, ale już zapraszamy na Onet Rano jutro we Wrocławiu. A teraz Renata Kim i jej goście. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Są razem ze mną strasznie rozgadani Jan Wróbel, nauczyciel historii w słynnej Szkole Społecznej Bednarska i szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz. Będziemy rozmawiać o tym, czy w szkole jest chaos, jak sugerują niektórzy rodzice, czy wręcz przeciwnie, wszystko idzie wspaniale i nasze dzieci uczą się przykładnie. Renata Kim, Newsweek Opinie już za chwilę o 9.30. Zapraszamy i polecamy się, a my pakujemy się i ruszamy do Wrocławia jutro za 5.08 na żywo w stolicy Dolnego Śląska, najcieplejszym mieście dziś. Do zobaczenia.